Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że polskie wojsko jest w gotowości do walki ze skutkami spodziewanych intensywnych opadów deszczu. W związku z trudną hydrologiczną sytuacją na południu kraju odbyła się dziś odprawa kierowniczej kadry Sił Zbrojnych RP. O szczegółach Przemysław Lis. Szef MON zapewnił, że podczas narady potwierdzono pełną gotowość wojska do wsparcia działań związanych z zagrożeniem powodziowym. Do akcji w tym momencie gotowych jest już 1000 żołnierzy oraz sprzęt. Utworzono zgrupowania zadaniowe, zarówno Wojska Obrony Terytorialnej, tutaj najwięcej żołnierzy z tego rodzaju sił zbrojnych będzie użyte, ale oprócz tego są i w gotowości wszystkie rodzaje wojsk potrzebne, szczególnie wojska lądowe, saperzy, są przygotowane śmigłowce. Według INGW w związku z prognozowanymi ulewami możliwe są zalania, podtopienia i powodzie błyskawiczne. Tej nocy lokalnie na południu i południowym zachodzie Polski może spaść do 70 litrów wody na metr kwadratowy. W związku z zagrożeniem intensywnymi opadami deszczu INGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty najwyższego trzeciego stopnia obowiązują na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, na Śląsku i w Małopolsce. We wszystkich tych regionach ostrzeżenia wydane do poinformowała Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia. Na zdarze w zeszłości milionów rośnie od punktu wyjścia pracowników i mieszkańców mniej właściwie czyli święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej oficjalnie wystartowała i potrwa do niedzieli. Mimo niekorzystnych warunków pogodowych zaplanowane eventy i aktywności się odbędą. Podczas Juromanii przygotowano m.in. atrakcje historyczne, artystyczne i kulinarne. Na mapie jurajskiego święta tradycyjnie pojawią się nowe miejsca. W tym roku to Myszków i Centrum Kroczyc, mówi Robert Nieroda ze Związku Gmin Jurajskich. Z roku na rok zwiększamy pewien próg dostępności do Juromanii, bo chcemy, aby jakość Juromanii była naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Więc zwracamy na to uwagę, żeby te nowe lokalizacje miały przygotowane bardzo fajne imprezy. Juromania organizowana jest już po raz siódmy. Mimo pogody to jeszcze krótko o sporcie. W piłkarskiej ekstraklasie GKS Katowice rywalizuje z Łódzkim Widzewem. 75. minuta tego spotkania. Katowiczanie prowadzą 2-1. A na inaugurację sezonu siatkarzy Warta Zawiercie gra z Lukiem Lublin i w tym meczu mamy remis 1-1. A jeśli chodzi o pogodę, to nie ma powodów do radości. Do poniedziałkowego poranka w regionie, jak mówiliśmy, już obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed deszczem. Jutro na południu może spaść nawet do 100 litrów wody na metr kwadratowy. Ogłoszenie nadawcy. Dokładnie 50 lat temu w Sosnowcu powstała kobieca sekcja piłki nożnej. Czarny Sosnowiec, Mętka. To były początki.
Tak zaczyna się historia najbardziej utytułowanego klubu kobiecego w Polsce. Na boisku stanowiłyśmy jedność. To była taka jedna radość, jedziemy, Boże, mecz mamy zagrać, albo może wygramy, może coś tam, nie licząc na jakieś trofea, na jakieś pieniądze, nie. Opowieść o przyjaźni, ambicji, pasji i walce, by spełniać marzenia, pomimo wszystko. Myśmy chciały wygrać, chciałyśmy być najlepsze. O, to chciałyśmy być. Czarne. Reportaż Małgorzaty Lachendro w realizacji Jacka Kurnowskiego w Radiu Katowice. W środę o 21.10. Ogłoszenie na akcję. Thank you.